tam. O kurczę, ale wypadek, ja pierdzielę i chłop. O, najgorzej dla autobusu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bartek. Gitara się ma. A to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera na Robloxie, czyli Polish Car Driving, proszę państwa. I na samym początku pokażę wam pewien trik. Dowiedziałem się przed chwilą, że można wchodzić do menu samochodowego tutaj stąd, patrz. What? Z tyłu. Aha. No i wchodzimy sobie i bierzemy samochodzik. Dzisiaj jaki samochodzik, Bartek? Co ty masz? Powiedz mi, czy masz może Renault Trafic? Która to jest zakładka? To jest 15x32, to jest jak zakładka. Czy masz Renault Trafic? Bo ja bym chciał zrobić albo nie, na przykład albo Volkswagen Transport T4. O, to wygląda jak w sumie ten policyjny taki samochodzik. Dalej policja się stary policyjny taki samochodzik trochę. 19x32, Bartek. 15, no. Ewentualnie, o, masz jeszcze nowszy. Nowsza wersja, 20x32. 1,75 płatny. Masz więcej kaski. Moglibyśmy zrobić sobie właśnie taki test tych samochodów. Ja mogę kupić co, mam pół miliona, także. No to kup sobie tego 20x32, co masz. Dobra. Volkswagen Transport T6. On ma 200 koni mechanicznych, 144 V Maxa, a ja będę jechał tym, co ma 148 koni mechanicznych, Fiatem Ducato, którym ostatnio się bawiliśmy, i zrobimy sobie test właśnie zarobku, także chodź, pojedziemy sobie pod pod miejsce zarobkowe, tak, pod paczuszkę i... No dobra. Skoro tak mówisz, to tak musi być, Bartek. A tu ty... A, bo ty... Ja oczywiście przypomnę tylko ludziom, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, możecie też zostawić subika, wpaść na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem, no i oczywiście na kanał do Bartka też możecie wpaść. Zapraszamy. Wiadomix. Bartek, Boże, łatwo, łatwiutko z tobą pierwszy byłem. Ale nie powiedziałem, że dokładnie mam ten, że kończy meta. No, tu jest meta, no, dokładnie w tym miejscu, gdzie ja jestem. A, byłem pierwszy, to ktoś się zatrzymał. Bartek, nie pod prąd, Bartek, pamiętaj, nie łam aż tak zasad, jeżeli możesz komuś przeszkodzić, weź się ustaw jak człowiek właśnie tutaj. Ja tego właśnie wiem, że nikt nie jedzie, także nie przeszkodziłem. Dobra, Bartek, ty masz tak, 4,93, 5,35 kaski, to dla widzów do zapamiętania, bo trzeba będzie wyliczyć, ile będzie miał Bartek później, pod koniec. Ja mam 2,43,087. I ty, Bartek, masz tutaj automacik pełny, jakby, taki normalny, no, że nic nie musisz klikać, tak? Ten, tak, nic nie. Dobra, muszę. To bierzemy paczki i Bartek, 3, 4, let's go, jedziemy. Jedziemy, oczywiście. Oczywiście staramy się tutaj nie przeszkadzać innym kierowcom na drodze. Oczywiście sobie gdzieś tam możemy trochę, ale żeby innym nie przeszkodzić. Jaką masz trasę? Możesz teleportować? Nie, no, no bez teleportów, Bartek. O Boże. Ja mam smardzewo. Masz smardzewo. Chłop tu jedzie pod prąd maluszkiem, kaszlaczkiem, także musisz uważać. Spokojnie, smardzewo masz? O Jezu, najgorzej trafiłeś, chłopie. Ja mam jak sęczkowo. Zwykle, no. Jak zwykle, no. Będę zawsze grać oczy. Sęczkowo. No, uważaj, no, chłop jest na barierce, wbity. A widzę, ty. Ej, w sumie taką mam bełkotowie ten, ozdobę powiedzmy, też mi takiego jakby trabanta w ścianie. A wiecie czego na przykład w Bełchatowie nie macie? Dworca PKP. Mamy, że nie można, to jest inne miejsce. Że nie można pociągiem jechać. A, no to pociągiem nie, ale mamy... ale mamy... To, dobra, działającego dworca PKP w takim razie. Dobra, Bartek, o policja, kurczę, do 70. Trzeba zwolnić. Ja pierdzielę, Bartek, no. Trzeba do 70, uważaj tam, o, uważaj. Ja nabrać. Uważaj, a ja zwolniłem, co jest najśmieszniejsze. Okej, okay, no to tutaj też nie zwalniaj, ok. Ok. Wyprzedzisz mnie na tej prostej przy fotoradarze. A, fotoradar. Stracisz od razu prawko i jeszcze mandat dostaniesz, co ty na to? Chłop, ja prawka to miałem chyba od jeszcze tego eventu z tymi jajkami. Aha, ty wiesz o tym, Bartek, że... O Jezu, jak mi ten spadł. To będziesz do tyłu właśnie z kaską teraz na tym. O kurczę, ale mi zawiało samochodem. Ja pierdzielę. Zawiało, to kurde, zapomniało się o tym. O, no i widzicie, ja już wiem, kto dzisiaj więcej zarobi, widzowie. Oj, tak, tak. Ja będę oszukiwał. Ja chyba mam prawo jazdy, tak mi się wydaje. Ja będę oszukiwał, będę się teleportował, także ja wygrałem. Aha. No dobra, to okej. Okay. Dobra, niech będzie.
Niech będzie, teleportuj się, Bartek. Dobra, nie, niechaj tak będzie. Nie, no będę grał fair jak zwykle, bo jestem uczciwym człowiekiem. Ty kurczę, kawałek tego, jakiegoś kurzu na mnie spadł, popie. Przed chwilą się przestraszyłem, coś mi od góry spadł, już myślałem, że jakiś pająk możliwe, nie? A to kurz, bo uruchomiłem wiatrak. No i tak trochę przemyłem ten wiatrak, nie? No ale kurczę się kurzy wszystko, więc ten kurz lata teraz. Tam wyciszyć środki. No tak, no zresztą kurz też się osadza w innych miejscach, nie? A wiatrak to mógł po prostu przenieść z jednego na drugie. Dobra, Bartuś, ja już lecę po drugą paczkę. No ja właśnie jadę dostarczyć pierwszą. A ty do Smardzewa lecisz, także tutaj ja póki co wygrywam to starcie. Na farcie. Z jedną paczką już dostarczoną. No na farcie, to prawda, no to jest akurat nie fakt, ale mogę to mówić, że to są umiejętności, pozdro. Nie, to jest fart, bo ja ci daję wygrywać. No to jeżeli ty mi dajesz wygrywać, to nie jest fart już, tylko to twoja wina. Nie, ja po prostu z dobroci swojego serduszka tak robię. No, na Słowino, no i idealnie, szybka traska na Słowino, przecież to jest dosłownie 5 sekund na Słowino, żeby dojechać. Aha, fajnie. No, tymczasem Bartuś, jak tam na Smardzewie, już jesteś, czy dalej nie dojechałeś? Tak, dostarczyłem poczuszkę. Dobra. A ty w ogóle w swoim samochodzie, jaką masz tą skrzynię? Ja skrzynię mam tą, która jest dobra, w sensie po prostu zwykły... Arcade'owy. A nie muszę klikać, żeby... Nie, ja nie muszę nic klikać. I tak dalej. No ale ja mam większy bonus niż ty za paczki w ogóle. Mam chyba 2-0 albo coś koło tego. To te pojazdy jakby dałem takie bonusy? No tak, Bartek, mówiłem ci przecież o tym na początku. Twój ma 1,75 bonusu do pieniędzy. Właśnie dlatego ogólnie... Ale to jest bez sensu. No jak bez sensu? Droższy, który kupiłem, a mam taki sobie bonus. No, nie, no ty masz tańszy niż ja pojazd. Ja jadę droższym w tym momencie pojazdem. Czy jest droższy niż 20 tysięcy? W sensie, ty Bartek kupiłeś pojazd 20 na ileś tam, nie? A są jeszcze trzy droższe takie transportowe samochody. I ja mam dwa z nich jakby, aczkolwiek ten... Aha, to jest po no to jest... Bartek, to jest porównanie po prostu mocy i jak te pojazdy sobie dają radę. Po prostu było z góry zaplanowane, że wygrywasz. Dobra, Bartek, już druga paczka dostarczona, a ty jak tam? Dalej na tej pierwszej? Czy co? Właśnie Bartek polega na tym porównanie, bo... Na przykład była taka sytuacja, że ja jechałem tym najdroższym, nie? I okazało się, że na przykład ten najdroższy jest, przynajmniej moim zdaniem i tym, co pokazywałem na filmie, jest gorszy od tego, czym teraz jadę, nie? Dlatego, że tamten się gorzej zbierał, wiesz, tamten był szybszy niby, miał większego Vmaxa, ale ten się na przykład lepiej zbierał i ten na przykład był w stanie wyjechać z rowu. A problem na przykład tamtym samochodzie, tamtym pojeździe droższym, niby lepszym, był taki, że na przykład jak tamtym wjechałem do rowu, to nie byłem w stanie już wyjechać. Więc solo jeżdżąc, wiesz, nie byłem w stanie po prostu szybko tego zarobić. Jak zabłądziłeś? Pojechałem tam, gdzie są tiry. O Jezu, na Sławno prawie, żeś dojechał na Bobrowiczki tam. Tak. Ja pierdziele, Bartek. Bo mnie zagadałeś, kurde, wszystko ustawione, no. Wszystko ustawione, widzowie, słyszycie. A ja lecę po trzecią paczkę już, a Bartek jeszcze po drugą nie dojechał. Dobra, no, wszystko dobra, ustawione, widzowie. Wszystko według tego, wszystko według planu. Według scenariusza, dokładnie tak. Było to, Bartek, w scenariuszu bardzo dobrze odgrywasz swoją rolę. Staram się jak mogę, no dobrze ze mną jak to po prostu. Dobra, gość pojechał na Malechówko, to ja wjeżdżam na Malechowo. Nie, to na odwrót, on pojechał na Malechowo. Słucham? Ja w ogóle ile osób tak coś uwierzy, że... Bartek, to jest bardzo duża szansa, że ludzie uwierzą we wszystko, co powiesz na odcinku. Bo duża część ludzi nie kojarzy żartów, ironii, sarkazmu. Nie czuje tego kompletnie. Aż sobie chyba poczę komentarze. Że ludzie często nie łapią najprostszych żartów, które rzucam w tej grze, ale to... Ja myślę, że to przede wszystkim ze względu na wiek, że może to jeszcze są niektórzy młodsi widzowie, ci przynajmniej, którzy właśnie reagują w ten sposób. Ewentualnie ktoś, kto w ogóle, no nie wiem, nie jest into takie żarty, nie? Też może tego nie wyłapać po prostu.
Także co, cóż mogę poradzić? No, jeżeli to jest taka często hiperbola na przykład właśnie, że ja tutaj, pamiętajcie, krzyczę na przykład na kierowców. Jak krzyczę na kierowców, to mój zamiar jest sprzedanie trochę takich emocji typu Stop Ham, nie? Pamiętacie o co chodzi? Są takie filmiki Stop Ham, jakieś takie z kamerek i takie: o mój Boże, co on zrobił? Co się wydarzyło? Ja pierdzielę, jak on jeździ? No wiadomo, że później jak wy coś odwalicie albo coś, to nie będziecie nagle na siebie mówić: o Boże, jak on jechał, tylko ha, kurczę, ale zrobiłem, ale pokazałem. I jeszcze jak zmienia się głos do tego przy okazji, no to właśnie na tym polega dowcip. To tak wytłumaczyłem pokrótce jeden z rodzaju dowcipów, nie? Przecież wy to wszystko widzicie, no to jest wiadome. Dobra. A ja już trzecią paczkę dostarczam na Słowino. Dobra, jadę z drugą, cicho tam. O kurczę, ale wypadek, ja pierdzielę. I chłop, o, najgorzej dla autobusu. O, joj, joj, współczuję gościowi w autobusie. Ja nie współczuję. Ja współczuję, bo go, wiesz, wystrał na dach. Po czym przywróciło go niby, przywróciło go, ale przywróciło go w siatce w jakiejś, wiesz, na domost, więc już ma kurs cały do dupy, chłop. Ojej, w tym momencie. No tak, kilkanaście minut, no bo to już w Słowinie go złapało. No to na kontro niego. To ja spróbuję mu pomóc jeszcze, ja i tak już trzecią paczkę dostarczyłem, więc... Ja właśnie dostarczyłem drugą. Dobra, spróbuję go jakoś wypchać, ale mam wrażenie, że nie będzie to najłatwiejsze. A to ty, Bartek, tu jesteś! Nie, mam, nara. Ty dostarczyłeś drugą dopiero? Tak, tak, właśnie. Nie, no nie ma szans gościa stąd wypchać. Kompletnie. Jestem jak... Poczekaj, pomogę ci wam samo. Nie no, Bartek, to już tam... Jedź se. Już nie pomożesz bardziej. No to okej. Dobra, Bartek, bo ty widzisz, ja tu pomagam, a ty jeździsz i nic na... Chłopie, ty nawet nic nie powiedziałeś, że widzisz ten autobus, który jest na tym... A po co miałem mówić? To wszystko jest zgodnie okay. Z tym planem, tak? A, okej, okay, dobra. Gdzie? Aha! Co, nawet aha? Zatrzymał chamsko. Jak zatrzymał? Tu jest do 50, Bartek. Jak mnie chamsko zatrzymał, ty? Bartek, łatwo z tobą, kurczę, szkoda, że cię jeszcze ten przejazd kolejowy nie zrobił. No prawie tam zrobił, no zaczął już pykać. Pyknąć to ciebie można, Bartek, hehe, w PCD. Kurczę, pyk. Toż, a jaki ostrzy, co jest, ty? Ej, czekaj, by mi zatrzymało pojazd nagle. Dobry czy tak? By the way. No, o, właśnie, mieliśmy jeszcze tutaj jedną kwestię do poruszenia, tak jak zresztą napisaliście pod ostatnim odcinkiem. Odnośnie robienia RP, udawania policjanta czy administratora na serwerze, oczywiście tego nie róbcie. Nie udawajcie w żaden sposób pisemny, ani nie wiem, wyglądowy policji. Aczkolwiek pamiętajcie, że musicie odróżnić takie zabawy, jak my sobie robimy na odcinku, w której nie ingerujemy właśnie, tak jak tam Bartka powstrzymałem, w czat, że my nie pisząc nic na czacie, nie wychodząc i nie zatrzymując głupio jakoś ludzi, po prostu my się bawimy tak we własnych umysłach z samymi sobie, nie? Tylko. I to nie ma nic wspólnego akurat nie z tym, że jest to udawanie administratora czy policjanta. No ja się mogę z Bartkiem bawić w policjanta i złodzieja, goniąc się nawet na serwerze, ale dopóki nie będziemy innym przeszkadzać osobom, no to tak naprawdę to tego nie ma, nie? Kumacie. Jeżeli ja z Bartkiem udajemy, że coś robimy, ale tak naprawdę nie robimy tego, to znaczy, że tego nie robimy, nie? Na serwerze. No tak. Każdy sobie może podejść do fotoradora i po prostu patrzeć na niego tak. Dokładnie. Udając, że coś się tam robi. Więc tak samo ja mogę udawać, że rozkładam jakieś rzeczy, że jestem policjantem, ale dopóki. Ale dopóki nie tykamy tym ludzi i faktycznie ludzi nie zatrzymujemy i nie udajemy na czacie chociażby, no to tego nie ma, nie? No to się nie dzieje. To z waszej perspektywy macie osobę, która po prostu stoi przy poboczu, coś tam se majstruje, nie? I to tyle. No, także mówię, no ale oczywiście, no, żeby ludzie się tak nie bawili z wczutką aż taką. No bo to wtedy faktycznie to jest dobrze powiedziane. Tak wchodzą na ulicę czy coś takiego, to od razu z banem śmierdzi. Dokładnie, pamiętajcie, cokolwiek robicie. Aha, PIT Bartek! O, i to jest niebezpieczne zachowanie i te tak właśnie tak nie robimy. Nie róbcie, tak nie, tak nie róbcie, widzowie na serwerze, no. Pokazałem, jak się nie robi. I Bartek też tak nie powinien robić. Ale pokazałem Bartek ponad 50 przy fotoradarze.
Jeszcze PIT zrobione w samochód, no pirat nieźle. Piracie drogowy. O kurde. No, żebyś tutaj gościu nie wyrobił. Żeby cię ciepnął fotoradar, chłopie. A to zanim się zatrzymał, żeby nie ciepnął. Haha. To dokładnie. Co, ciepnął? Nie ciepnął? Nie ciepnął. Zatrzymałem się. Dlatego właśnie teraz mnie doganiasz w tym momencie. Nieźle. Siemano. Ty gnoju, ja mi PIT zasunął. Ty, ale w sumie byłem przed tobą. Tak samo jak u mnie było. A, no to widzisz, no to tego... Ja pierdzielę, ty chłop we mnie wjechał. Dobra, patrzyszko numer 3. Co jest? Chłop we mnie wjechał, kurcze pieczone, panie. Dobra, dostarczyłem. Mam 3. No, fajnie, gratuluję Bartek, to teraz to, do Darłowa jedziesz, popaczkę kolejną. Nie, teleportuję się, pozdro. Aha, tak jesteś, no nieźle. Ja będę uczciwy jak zawsze. Tak, jak nigdy. Ej, no ty maluchu zasrany. No we mnie też jechał Bartuś, ten maluch. Czerwoniutki jeszcze... taki. Fajnie, fajnie. Dobra, a ja dostarczam właśnie paczkę numer 4. O, oszust jest. Dostarczona paczka numer 4. Proszę bardzo. I szybciej jeszcze wezmę paczkę numer 5 niż ty, haha. Kurczę, chłopie. Zawsze się teleportował człowiek, a nie. Jak to tak uczciwie. Zawsze się teleportował. No to dużo nie trzeba znać mapy akurat, nie? Jeżeli o to jak chodzi. Jak się gra tyle czasu co ty, no to tam może na małym paluszku masz tą mapę, to nie tak. Nie no, ta mapa, wiesz Bartek, no nie masz nie, zakrętów za bardzo, to, nie? Masz jedną prostą trasę i po prostu nią jedziesz, nie? No, ale lecisz. Z moim wyczuciem kogokolwiek... A, no to prawda, to może być problem, ja byłem świadkiem Bartka orientacji w terenie, to prawda, u niego mógłby to być problem faktyczny. Nie było tak źle. Także, no, no cóż proszę państwa, tak mogłoby być. W tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Możecie podliczyć, ile zarobił Bartek, ile zarobiłem ja. I myślę, że to tyle. Także dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, no i piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć jeszcze z serwera PCD. Elo, siema. Hello.